Cześć, tutaj Kepsel, jak widzicie, Ostrów Mazowiecka 9, właśnie razem z Radziem dzisiaj, moim dzisiejszym kierowcą, wybieramy się do Ostrowi. Radek będzie załatwiał swoje rzeczy, ale przy okazji zjemy sobie dakę. Nagrywałem dwa filmiki już w Ostrowi, Pokusa Kebab i Ankara. Trzeci to będzie właśnie ten daka, sieciówka. Jedną już dakę nagrywałem z Dęblina, także zobaczymy, czy to się różni, bo podobno się różnią te kebaby, takie doszły mi słuchy i ja widziałem też wizualnie, że są w ogóle inne, także dzisiaj sobie sprawdzimy ten w Ostrowi. Kto jest z Ostrowi, może pisać, co jeszcze dobrego tutaj do przamania, a my myślę, że w najbliższym czasie sprawdzimy, bo wiem, że jakieś tam kebaby są, które polecacie, to odwiedzimy pewnie. Jak widać, Mazowsze nawiedziły pierwsze konkretniejsze mrozy, bo wcześniej było dość ciepło. Jak ostatnio nagrywałem filmiki z Międzyrzeca Podlaskiego, to tam już też złapało mrozem, ale u nas było dość ciepło, a tam mówię, pierwsze śniegi, tutaj też już przeszronione, zima się zbliża, klimat świąteczny, myślę niedługo też jakiś odcinek specjalny świąteczny pojawi się na kanale i będzie to dość ciekawe. Wygląda lokal. Odebrałem już swoje zamówienie za chwilkę. Mam coś więcej, postaram się powiedzieć. Tak prezentuje się ulotka z tego lokalu. Powiem tak szczerze, że motyw tej ulotki jest bardzo podobny do tego lokalu, który widziałem w Białymstoku. Coś tam King oraz BD Kebab, który nagrywałem w Częstochowie. Te dwa kebaby różniły się. Ja w filmiku w Częstochowie się pomyliłem i powiedziałem, że to ten sam lokal, za co przepraszam. Tutaj możecie sobie zobaczyć dania. Ja zamówiłem tortillę za 10 zł z mięsem mieszanym, sos ostry. Dania obiadowe, tutaj jest rozbudowane menu, pita na grubym cieście, sałatki, grill, dania obiadowe. Z tyłu jeszcze jakieś tam napoje, także... Zamówienie za 10 zł plus pakowanie na wynos 50 groszy. Tortilla najmniejsza z dostępnych. Za 8 zł można dostać pitę, ale chciałem sprawdzić akurat to ciasto, bo pamiętam, gdy zamawiałem w tym lokalu, gdzie jakieś 2 lata temu, gdy jeszcze nie nagrywałem filmików, a robiłem bardziej takie opisy w formie pisemnej na Facebooku, to wtedy razem ze znajomymi doszliśmy do wniosku, że strasznie mączne są te placki. Lokal otwarty 24 godziny na dobę, byliśmy koło 10, więc dość wcześnie. W środku dostępne 2 rodzaje mięsa, wołowina i kurczak. Niestety ani jedno, ani drugie nie kręciło się w tym momencie na dolerze i to, co dostałem, było skrojone już zdecydowanie wcześniej. W środku dużo miejsca, wygodne siedzenia, ale akurat w tym momencie oprócz mnie o tej porze nikogo nie było. Jedna osoba jak wychodziłem. Wiadomo, w tym czasie większość ludzi albo w szkole, albo w pracy. Zamówienie z tych, które nazywam tyczka, czyli cienki kebab, a długi pierwszy gryz i od razu poczułem sos ostry, ale nie było to nic szczególnego, ani nie wyróżniał się konkretnym smakiem, ani skalą Scoville'a. Barwy takiej ciemno-pomarańczowej, od typowy seryjniak. Mięsa kule mocy, ale tutaj standardowo jak zawsze, gdy biorę mieszane, że kurczak jest bardziej wyrazisty i jest bardziej słony. Dlatego to drugie mięso jest trochę mdłe. Kawałki kurczaka jakby lekko suche, to drugie mięso sprawiało wrażenie bardziej soczystego, ale na szczęście konkretna ilość sosu przemieszczona po długości tej tyczki umożliwiła w miarę komfortowe spożywanie dzisiejszego bohatera. Stosunek mięsa do standardowych surówek 70-30, placek. Nie czułem tego po smaku jak wtedy za pierwszym razem, widać ślady od opiekacza, ale nie był twardy ani chrupiący, raczej bardziej taki miękki. Kilka razy jadłem kebab za tę samą kwotę podobnej budowy, ale wydaje mi się, że ten był nieco minimalnie większy. Więc jakiś tam mały plus, ale czy to nie moje złudzenie, to tego nie wiem. Może powinienem sobie kupić wagę kuchenną? Napiszcie, co sądzicie w komentarzu. W skrócie, sieciówka daka nie wyróżnia się niczym szczególnym od takich kebab, jakich w Polsce jest tysiące, ale moje dzisiejsze zamówienie było dość poprawne. Dość poprawnie wykonane, no gdyby nie to mięso oczywiście i mikrofala. Ale rozumiemy to, że jakbym był pewnie później, może w godzinach szczytu, 18, 19, 20, nie wiem jak tam ludzie przychodzą w Ostrowi, to być może, że dostałbym inne mięso, bo przycinane na bieżąco. No ale niestety my akurat wtedy mogliśmy sobie pozwolić i oceniam konkretnie to zamówienie z tego czasu. Zapraszam na Instagram kepsikamikaze, facebook.com kepsonpoland.
przejażdżka po Ostrowi. Za 300 metrów na rondzie pierwszy zjazd. No, za 300 metrów pierwszy zjazd. Przejażdżka po Ostrowi. Z tego co wiem, to jeszcze jest kebab Aisha i kebab bar na Warszawskiej. Może w przyszłości nagramy. Możecie pisać w komentarzach, co sądzicie na temat tych kebabów. A może coś jeszcze dobrego w Ostrowie, nie kebabowego jest. Bo też wiem, że jest restauracja grecka, którą też może by kiedyś odwiedzić. Ja tam byłem, ale prywatnie rok temu. I było w porządku. Jadłem jakiś tam zestaw mięs, było fajnie. Ale możecie napisać, czy to się nadaje, żeby to nagrać, czy nie. Bo mam taki dylemat właśnie. Czas teraz w dalszą podróż. Tu w prawo będzie za 550 metrów. Jedziemy teraz do Wyszkowa. Za 500 metrów skręć w prawo. Jedziemy teraz do Wyszkowa załatwić znów tam rzeczy związane z Radka, sprawami biznesowymi. Punktem docelowym Warszawa. Wczoraj znalazłem taki lokal Lamps i myślę, żeby sobie to jutro nagrać, bo jeszcze też będę musiał odebrać zaświadczenie o niekaralności potrzebne do roboty, to tam sobie zajdziemy do tego lokalu i jeszcze jeden lokal jutro może odwiedzę, bo znalazłem w stolicy kebab za 5 zł i to przy Wileńskim, także to będzie ewenement, że w stolicy można zjeść coś na mieście za piątaka. Zobaczymy, czy to w ogóle jest nadawające się do spożycia. Teraz Wyszków. Wiem, że z Wyszkowa też dużo ludzi ogląda, także piszcie, co tam dobrego. Dzisiaj nie będziemy nic tam jedli, ale może w przyszłości tak samo jak Ostrów jeszcze, bo to stosunkowo niedaleko od nas. Nowy bicik zrobiony. Właśnie dzisiaj rano go skończyłem, także będzie się pojawiał teraz jako intro. Ogólnie kończę paczkę z bitami, także nowe piosenki będą się pojawiać na kanale. Będzie fajne, myślę. A nazwa robocza Amsterdam. Byliśmy w kąciku smaku z Radkiem. Test pojawi się w kąciku smaku w Wyszkowie. Test pojawi się za parę odcinków. Zapraszamy do subskrybowania ludzi z Wyszkowa. No mówię, parę dni powinien się filmik pojawić. Jesteśmy w Wyszkowie. Kebab Pokusa tu się znajduje. Nie będę tego na razie ani oceniał, bo jadłem pokusy i w Mołkini i w Ostrowi. Także wiem, jak to smakuje. Kiedyś przy okazji, jak już mi braknie lokali, to może. W Wyszkowie jeszcze znajduje się jakiś lokal? Nie wiem, piszcie ludzie z Wyszkowa, czy coś tu jest. Powoli zmierzamy ku stolicy. Telewizor jakiś. Szukamy słuchawek dla Radzie. Jakiś dobrych. Gdzieś tu to. Albo tam. Możemy jakiś. Czekaj, pana Sonik. Nie, no to takie to. Nie widziałem, że chyba mi telefon. Nie strzeliłeś. Ja normalnie jeszcze dałem. Dzwoniliśmy do Radia Campus, żeby porozmawiać sobie, co dziś ciekawego robiliśmy, ale niestety nie udało nam się załapać na wizję. Może za chwilę jeszcze raz. Fajna zajawka, może podpromujemy kanał na tym, na antenie Radia Campus. Trzymaj. Patrz, zobacz stary. Jeszcze możesz zrobić to sobie zdjęcie. Campus komórka. Ciach. A co pisałeś tam z nimi? No, odpowiedzi na pytania. Siema, hasło Halloween. Odpowiedź na trzecie pytanie brzmi Foxtrot. Fajnie. Nie wygrałem. Akademickie Radio Campus. Ciekawa alternatywa muzyczna, tak zauważyłem. Rzadko słuchałem tego będąc w Warszawie, ale Radek mi polecił. Naprawdę świetne radio, fajna muzyka elektroniczna, właśnie taka coś jak ja też staram się robić, dlatego zdziwiłem się, że coś takiego jest puszczane. Wcześniej alternatywą była Czwórka Polskie Radio, ale teraz to już nie jest na fali FM i Radio Campus zgodnie zastępuje w stolicy właśnie Czwórkę. Pora na sam koniec dnia jeszcze zrobić jakieś zakupy. Patrzcie, Bosman, piliśmy jak byliśmy w Szczecinie. Myślałem, że nie ma tego w Warszawie, ale okazuje się, że jednak jest. Auchan, bo jesteśmy w Auchan. Co bierzemy? Patrzcie, żeśmy za darmo dostali z Subwayu przy zamówieniu. Ciasto marchewkowe. Subway.
nie wiem, tutaj jest Łopuszańska, naprzeciwko Centrum Handlowe Łopuszańska, także podejrzewam, że to chyba też jest na Łopuszańskiej. Fajny gest.